Excuse me. Mr. President. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na konferencji prasowej prezydentów Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec w związku ze szczytem państw Trójkąta Weimarskiego w Wilanowie. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Proszę Państwa, chciałem wyrazić satysfakcję z tego, że wspólnym wysiłkiem udaje się wzmocnić współpracę polsko-niemiecko-francuską w ramach Trójkąta Weimarskiego. To jest 20. rocznica funkcjonowania Trójkąta Weimarskiego. Dzisiaj on funkcjonuje na wszystkich poziomach, bo mamy spotkania i wspólne rozmowy, i wspólne działania na poziomie ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej, premierów. Mamy na poziomie także parlamentarnym. Przypomnę, że jako marszałek Sejmu doprowadziłem do pierwszego spotkania prezydiów parlamentu francuskiego, niemieckiego i polskiego. Mamy dzisiaj także ponownie spotkanie na poziomie głów i szefów państw. To jest wyraz naszego wspólnego dążenia do tego, aby wspierać integrację europejską. Dla Polski to jest ważne także ze względu na zbliżającą się prezydencję naszego kraju w Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj omawialiśmy sprawy związane zarówno z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej w zakresie walki z zjawiskami kryzysowymi, ale rozmawialiśmy również o priorytetach polskiej prezydencji ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa i obrony, które Polska konsekwentnie opowiada się za pogłębieniem tej polityki. Bardzo liczymy, że za czasów polskiej prezydencji będziemy mogli mówić o postępie w tym zakresie. Spraw innych, które pewnie Państwa mogą interesować, to jest także zgoda na pogłębienie współpracy w obszarze takiej polityki społecznej. Tu chciałbym wspomnieć zarówno o woli wspierania i opiekowania się wymianą młodzieży, która przecież dała bardzo wiele kiedyś w relacjach francusko-niemieckich, potem także w relacjach polsko-niemieckich. Chcielibyśmy, aby ten mechanizm współpracy funkcjonował jak najlepiej także w przyszłości. Uzgodniliśmy także współdziałanie w zakresie szkolenia dyplomatów. To jest istotne także w ramach procesów ujednolicania i standardów, ale także i wiedzy, umiejętności. Mówiliśmy również o możliwości pogłębienia współpracy w ramach instytutów naukowych, które były instytutami niemiecko-francuskimi. Chcielibyśmy, żeby było to także objęło polskie zaangażowanie. Rozmawialiśmy również o perspektywie współpracy telewizji. Była swego czasu umowa o współdziałaniu telewizji Arte francusko-niemieckiej z polską telewizją publiczną. Nastąpiło przerwanie tej współpracy. Uzgodniliśmy, że będziemy dążyli w ramach możliwości po zmianach telewizji publicznej polskiej do odbudowania tej współpracy ważnej dla kształtowania wizerunków naszych krajów, budowania wiedzy o naszych krajach w społeczeństwach Francji, Niemiec i Polski.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Republiki Francuskiej, pana Nicolasa Sarkozy'ego. Moi, je voudrais dire à mon tour au président polonais mon grand plaisir d'être ici. Je me réjouis que la Pologne, dont j'ai toujours considéré qu'elle était un des grands pays d'Europe, veut prendre toute sa place et jouer tout son rôle dans l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'Europe de la défense, qui est une priorité française. Et je veux dire combien nos convergences de vues avec la Pologne sur le sujet sont importantes dans ce monde instable, dans ce monde dangereux. Pełnym zagrożeń. Europa musi pamiętać o tym, żeby wzmocnić swoją politykę obronną. Bardzo cieszymy się, że Polska jako jeden ze swoich priorytetów wyznaczyła właśnie wzmocnienie wspólnej europejskiej polityki obronności. Chciałbym również podkreślić determinację i odwagę prezydenta Komorowskiego, który chce doprowadzić do zawężenia współpracy między Polską a Rosją. To jest coś, co jest wspólne i zgodne z decyzjami, jakie podjęliśmy w Deauville z panią kanclerz Merkel. I w końcu chciałbym podkreślić wagę Polski i wagę tego, jakie są relacje Polski z wschodnią częścią kontynentu europejskiego. Nasze trzy kraje, Polska, Niemcy i Francja, chcą w ramach Partnerstwa Wschodniego rozwijać współpracę ze wschodnimi sąsiadami. Chciałbym dodać jeszcze, że popieram propozycję prezydenta, aby Trójkąt Weimarski oznaczał nie tylko organizację szczytów, ale aby rozbudować współpracę między młodzieżą i naszym społeczeństwem obywatelskim, aby budować projekty takie jak na przykład współpraca między Telewizją Polską a Arte. Wydaje mi się, że te wszystkie inicjatywy są bardzo słuszne. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. O zabranie głosu proszę kanclerz Ja także chciałam serdecznie podziękować panu prezydentowi Komorowskiemu za zaproszenie na to dzisiejsze już tradycyjne spotkanie do tego pięknego pałacu w Wilnie. Bardzo chętnie przybyliśmy tutaj, by omówić te sprawy, które oczywiście łączą te nasze państwa. To jest pogłębienie współpracy w łonie Unii Europejskiej, pogłębienie kontaktów z naszymi sąsiadami. W prezydencji będziemy ze wszech serca wspierać także priorytety wyznaczone, priorytety w kierunku Białorusi, w kierunku Ukrainy, ale także innych regionów zaangażowanych w partnerstwie wschodnim. Trójkąt Weimarski istnieje nie tylko na szczeblu szefów państw i rządów, ale także na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony, którzy wystąpili z ciekawymi inicjatywami, które w pełni popieramy. Prezydent Sarkozy wspomniał o obronności, także Niemcy popierają to współdziałanie. Trójkąt Weimarski może mieć jeszcze większe znaczenie, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo obywatelskie. Mamy organizację Młodzieży Francuską, Niemiecką, Polską, Niemiecką. Także tu współpraca ma być rozszerzona, prowadzona w Trójkącie Weimarskim. Fundacja Gęcarni ma zostać rozszerzona o partnera francuskiego. Ja w pełni popieram zamiar, aby także w Aten miał taki polski filar wspólny. Organizujemy szkolenia dla dyplomatów, wspólne festiwale filmowe. Wszystko to jest tak ważne, aby nasze państwa coraz bardziej się zbliżały, coraz częściej się spotykały, ponieważ to jest Europa, którą ludzie dostrzegają. I tutaj istnieje pełna zgodność. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję, że po dłuższym czasie znów mamy okazję do spotkania. Proszę państwa, na tym zakończyliśmy konferencję prasową. Bardzo serdecznie dziękuję panom prezydentom i pani kanclerz. Dziękuję państwu.